Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Pan Bóg sobie wybrał, żeby Jezus się urodził w Betlejem. Przypomniało mi się tutaj, jak mówiliście o tych wszystkich schodach, przeszkodach, o tych, że to się wszystko sypało i tak dalej. I ja wam dziękuję za tą ofiarę waszą, za tą rękę, za ten palec, za te wszystkie rzeczy, że miało być inaczej i tak dalej. I Betlejem to jest właśnie dom chleba, to jest dom chleba. Ja tutaj doświadczyłam po prostu waszego chleba. Kiedyś taki sen miałam na ignacjańskich rekolekcjach, że robotnicy idą pod górę i ja tam idę pod tą górę, w Tatrach to było, nie? I nagle robotnicy tacy w kamizelkach pomarańczowych, tak? Tam jakieś zamiatają coś, robią jakiś asfalt i tak dalej, nie? Wy jesteście takimi robotnikami. Takimi robotnikami i ta praca wasza zaowocowała, zobaczcie czym, a jeszcze będzie owocować. Wy po prostu jesteście tak potężnie namaszczeni, że tu nie ma wątpliwości. Jesteście ta reszta Izraela, która po prostu, no Pan Bóg będzie błogosławiony, już jest błogosławiony. Amen i niech to dzieło po prostu trwa nadal i niech się rozwija jak najbardziej.